Witam Was w kolejnym odcinku z TFT. Dzisiaj nagramy patch noty 10.16, ale zanim zaczniemy, to na początek chamska reklama, czyli chciałem Was zaprosić na mojego Twitcha, gdzie odbywają się streamki z TFT albo gierki z widzami, giveaway'e. Generalnie całkiem ciekawe, dużo rzeczy. Ostatnio wbiliśmy 1000 followersów, za co Wam bardzo dziękuję. Tak więc na szybko chciałem Was tam zaprosić i od razu przechodzimy do patcha 10.16. Całkiem dużo zmian pojawia się w tym patchu. Na początek dostajemy nową galaktykę. Myślę, że to jest galaktyka, która najbardziej urozmaici grę. Galaktyka, która pokaże, kto jest dobry, a kto jest troszkę słabszy, bo generalnie chodzi tutaj o to, że jeżeli mamy cały item na postaci i tą postać sprzedamy, to wypadną nam komponenty z tego itema. Tak więc będzie można sobie bardziej pokombinować, złożyć jakieś mocne itemki w early, na przykład Luden's Echo albo Static Shiva, potem sprzedać tą postać, która ma te itemki, jak Xayah albo Zix, i złożyć z tych itemków, z tych komponentów inne itemki, które są bardziej użyteczne w lejcie. Tak więc ci, co mają głowę do kombinowania z takimi itemami, z takimi kompozycjami, naprawdę będą mogli się w tym świecie wykazać. Star Cluster, czyli to, gdzie są postacie na drugim poziomie od razu, ta galaktyka jest usuwana i to jest w sumie na tyle, jeżeli chodzi o galaktyki. Przechodząc do traitów, generalnie Riot uznał, że traity, które są na 8 albo na 9 postaciach, są po prostu troszkę za słabe, nie są to takie auto-winy, jak powinno być. Czyli jeżeli do jakiejś kompozycji potrzebujecie na przykład dwóch spatul albo 9 postaci, to te traity powinny być dużo lepsze niż tak naprawdę są. Battlecast 8 dostaje buffa na 1000 obrażeń oraz 1000 healingu z 880. Darkstar 8 dostaje też buffa o 10 obrażeń oraz AP. Rebel 9 dostaje całkiem sporego buffa na obrażenia oraz na armor. To jest jedyny trait, który mi się z tych wszystkich tutaj wymienionych udało złożyć i naprawdę to Rebel 9 było tragiczne. Raz się odpalił Echo i cała moja tarcza zniknęła, bo to trwa tam chyba tylko 8 sekund. Infiltrator 6 nie wymaga aż tak dużo postaci, tak więc dostaje mniejszego buffa i Star Guardian 9 też dostaje całkiem dużego buffa z 45 na 60 many na cast. Kolejny cel na ten patch Riotu to było, żeby polepszyć postacie, które są na 3 gwiazdkach, które tak naprawdę się nie opłaca wrzucać na 3 gwiazdki. Jeżeli macie na przykład taką Illaoi i nie gracie battlecastów w jakimkolwiek by świecie, to generalnie nie będziecie zbierać tych postaci na 3 gwiazdki, bo po prostu się nie opłaca. Lepiej zainwestować wasz gold w coś innego i Riot chce to zmienić, chce odblokować takie możliwości wbijania tych postaci na trzeci poziom. Mam nadzieję, że to jakoś drastycznie nie wpłynie na metę, że nie będą teraz nagle grane Hyper Roll Leona i Poppy pod jakieś Candyland z Bramble Vestami, cokolwiek by tam nie było. Mam nadzieję, że aż tak drastycznie to nie zmieni mety. Myślę, że fajne podejście, żeby odblokować więcej opcji, zamiast nerfić to, co teraz jest grywalne. Tak więc Illaoi dostaje buffa na wykradanie oraz na obrażenia. Malphite dostaje lekkiego buffa na tarczę, Zix lekkie obrażenia, Leona chyba dostaje największego buffa, bo to są redukowane 400 obrażeń, tak więc nic praktycznie nie będzie biło. Poppy też dostaje lekkiego buffa na obrażenia oraz na tarczę. Postacie za 3 golda też dostają lekką zmianę. Największa zmiana jest chyba u Ezreala, bo ten dostaje obrażenia zwiększone aż do 800 chyba. Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to postacie za 2 golda na trzecim poziomie. Blitzcrank uderza za 1337, się tutaj Riot podśmiechujki sobie robi. Ari, Ani oraz Darius dostałem lekkie zwiększenia obrażeń, tak więc tutaj raczej nic, co by za bardzo wpłynęło na rozgrywkę. Lucian miał w ostatnim patchu wejść na 750 obrażeń, teraz wszedł na 550, uznali, że to jest troszkę za mało, tak więc zwiększają to do 625. Mordekaiser i Nautilus też dostają buffy, tak więc możliwe, że w jakiejś galaktyce, gdzie macie darmowego rola i gracie Vanguard Mystic, wrzucanie tych postaci na trzeci poziom będzie po prostu lepszą opcją niż pchanie wyższego poziomu. Shen dostaje całkiem dużego buffa na trzecim poziomie, to jest kolejny buff, gdzie Master i po 6 Blade Masterów dostaje buffa, bo ten Shen po prostu o wiele więcej wystoi, jeżeli go wrzucicie na trzeci poziom i ten Master tam z tyłu może sobie przecinać te postacie. Więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj jakiejś broken kompozycji z tych wszystkich buffów, które oni robią. Ezreal na trzecim poziomie zamiast bić za 400, to będzie bił za 800. Ezreal to jest postać, której tak naprawdę nie chcecie wrzucać na trzeci poziom, bo to jest no szkoda pieniędzy. Naprawdę szkoda pieniędzy wrzucać tą postać na trzeci poziom. Nic ona tak naprawdę nie robi. Vi tak samo, dostaje lekkiego buffa. Vayne to jest chyba największy buff, jaki oni robią, bo wrzucanie Vayne na trzeci poziom nie jest łatwe, ale jeżeli wam się uda, to powinno być to no bliska autowina tak naprawdę.
naprawdę, tak jak to jest w przypadku Shaco, więc ona dostaje dosyć sporego buffa i to jest jedyny carry, który tak naprawdę dostaje buffa na trzech gwiazdkach. Rumble dostaje lekkiego buffa. Barbecue Rumble, jeżeli jeszcze nie znacie tego builda, może go omówię w następnym odcinku, to bardzo fajnie też dostaje tutaj buffa. No, na drugim poziomie już jest mocny, a co dopiero na trzecim poziomie właśnie z tym damage'em oraz z itemkami na kryta. Postacie za 4 oraz 5 golda też dostają lekkiego buffa. No, głównym buffem tutaj jest Janna, która zmienili jej stuna z 1,5 sekundy na 8 sekund. Gnar oraz Riven też dostali całkiem duże buffy. I całkiem dużo zmian mamy też, jeżeli chodzi o itemy. Hand of Justice tutaj dostaje kolosalne zmiany tak naprawdę. Omni Vamp to jest chyba, że wykrada, czy to z AD, czy to z AP, to po prostu będzie wykradało to HP, nie wykradało HP, tylko się leczył z czegokolwiek by to nie było. Tak więc możliwe, że to będzie bardzo dobry item na mecha, bo mech bije całkiem dużą ilość od AD oraz od AP. Przypuśćmy tam właśnie z Titan's Resolve'em połączyć ten Hand of Justice, możliwe, że to będzie grywalna opcja. Locket of Solari, Iron Solari nie był grywalnym itemkiem, chyba że naprawdę byliście zmuszeni, żeby go złożyć. Teraz możliwe, że będzie troszkę bardziej grywalny, na przykład na początku albo właśnie w tym świecie, gdzie możecie później rozbić sobie ten item i złożyć jakiś inny. Hextech Gunblade teraz dostał taką pasywkę, że jeżeli wasza postać, przypuśćmy, macie go na Syndrze i Syndra tam z tyłu ma full HP, to zamiast to leczenie się marnować, to będzie nakładało tarczę, czyli tak samo jak jest z Blood Tisterem w normalnej League of Legends. Jeżeli wasza postać ma full HP i dalej się leczy, to leczenie będzie odkładane jako tarcza. Kolejne itemki, które są delikatnie zmieniane, to jest Runan. Dostaje 5 punktów procentowych do AD, zamiast 70 jest 75. Swordbreaker dostaje całkiem dużego buffa, ale raczej dalej nie będzie to grywalny przedmiot. Mort mówi, że Swordbreaker będzie wyrzucany w czwartym secie, tak więc niedługo musimy się pożegnać z tym itemem. I tak był on tragiczny. Static Shift dostaje lekkiego nerfa na obrażenia, ale jeżeli postać ma stuna albo ma tarczę, to wtedy będzie bił dodatkowe 85 true damage'a. Tak więc możliwe, że to będzie dobry item właśnie w early game'ie. Jeżeli ktoś na przykład otwiera Jarvanem i Xinem, a wy możecie sobie zagrać Static Shiva właśnie w tej galaktyce, że później rozbijacie te itemy, to myślę, że to będzie bardzo fajna opcja. Kolejne zmiany w itemkach. Nie, itemków już nie mamy. Teraz kolejne zmiany w traitach. To są delikatne zmiany w traitach, takie można powiedzieć, że balans albo naprawianie bugów. No chrono, jeżeli składacie 4, 6 albo 8 chrono, no to prawdopodobnie popełniacie błąd, bo to są niegrywalne synergie. Dostają one teraz lekkiego buffa. Możliwe, że będą grywalne, możliwe, że nie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Rebel, na 6 rebelach jest delikatny buff i w połączeniu z buffem na Jinx oraz z nerfem na Teemo i Jhina, możliwe, że 6 rebeli wróci nam trochę bardziej do mety. Vanguardy, tak naprawdę nic się tu nie zmienia, czy to jest 1000, czy to jest 900, to nie będzie aż tak odczuwalne. Infiltratorzy teraz skaczą zawsze tak samo, bo jeżeli mieliście infiltratora w pierwszym rzędzie, a mieliście infiltratora w ostatnim rzędzie, to ten czas skoku był troszkę inny. Teraz ten skok będzie zawsze trwał 0,6 sekundy. Piraci dostają całkiem dużego buffa na 4 piratach. Zamiast raz na 4 razy wypadnie wam item, to raz na 3 razy wam wypadnie item. Tak więc możliwe, że 4 piratów raz na jakiś czas, jak zhighrollujecie GPK, będzie opłacało się zagrać. Zmiany w postaciach za 1, 2 oraz 3 golda. Fiora dostaje lekkiego buffa na HP. No, Fiora to jest niestety bezużyteczna jednostka. Zed dostaje całkiem dużego buffa, bo teraz na drugim oraz na trzecim poziomie wykrada on więcej AD, więc to jest kolejny buff pod 6 Blade Masterów, bo w tym buildzie często składacie z Zeda właśnie Blade Mastera, więc Shen dostał buffa, Zed dostaje buffa. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mam nadzieję, że to nie będzie właśnie jakaś taka turbo OP kompozycja. Bard dostaje lekkiego nerfa na pierwszym poziomie. Co to znaczy? Z tych 8 mana na 5 many po prostu raz więcej będzie musiał uderzyć, żeby odpalić jednego mipa. No jeżeli dostaniecie Barda w drugim stage'u, to jest to prawdopodobnie najlepsza jednostka, jaką możecie zagrać, żeby zdobyć sobie właśnie szybciej wyższy level. Tak więc Bard na pierwszym levelu dostaje kolejnego nerfa.
Fizz oraz postacie za 4 oraz 5 golda. Dostałem też delikatne adjusty. Fizz na pierwszym poziomie po prostu zadaje za dużo obrażeń, ale na drugim i trzecim poziomie go nie dotykają. Jhin oraz Teemo w Astro Snajperach. No Astro Snajpery są dużo lepszą kompozycją niż Rebele, tak więc Jhin i Teemo dostają delikatne nerfy. Nie są to jakieś tam znaczące nerfy, ale delikatnie tą kompozycję będą powstrzymywały. Jeżeli chodzi o moc, Jinx dostaje buffa na AD, dodaję jej 5 AD. No tak więc Rebele lekko lecą do przodu, a Astro Sniper delikatnie właśnie spada, jeżeli chodzi o moc. Tak więc myślę, że te dwie kompozycje się trochę wyrównają. I Gangplank dostaje buffa na moc ze swojej umiejętności. Chyba wracają do tych pierwszych obrażeń, które były, jeżeli jak ten set wychodził. Więc możliwe, że 6 sorków pod Gangplanka znowu będzie grywalne, albo jakieś właśnie przejście w mecha i potem składacie sobie GPK pod Demolitionista, pod tych sorków. Zobaczymy, jak to wszystko się sprawdzi. No, myślę, że te obrażenia wraz z 6 sorkami będą robiły robotę, ale no, tak jak mówię, musimy poczekać na ten patch, zobaczyć, co oni finalnie wprowadzą do naszego patcha, do naszej gry i wtedy podjąć decyzję. Wszystkie te kompozycje omówię w następnym odcinku z najlepszych kompozycji z tego patcha. I jeszcze jedna bardzo duża zmiana w tym patchu to jest to, że nie musicie już ściągać jakiejś tam aplikacji, żeby wam pomagała w TFT. Po prostu wystarczy prawym przyciskiem myszy nacisnąć sobie na dany item, który macie na ławce i wyskoczy wam, co możecie z niego zrobić. No trochę im zajęło, żeby to zrobić. Te aplikacje istnieją już praktycznie rok. Odkąd wyszło TFT, to te aplikacje można ściągać, a Riot wprowadził tą możliwość dopiero teraz, tak naprawdę w czwartym secie, 3,5 set. Trochę im to zajęło. Myślę, że dla początkujących graczy no to jest opcja, która jest wymagana, żeby sobie tak pomagać, bo ciężko jest zapamiętać te wszystkie itemki, które tam można złożyć. No ale widać teraz, że się wzięli za to i nowym graczom to naprawdę ułatwi grę i cieszę się, że tak zrobili. Jeżeli chodzi o bugi tutaj na sam koniec, to chyba żadnych bugów tutaj nie było, albo przynajmniej on ich nie omawiał. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i zapraszam was jeszcze raz na mojego Twitcha, gdzie będą odbywały się streamy z tego patcha oraz z każdego innego patcha. Tak więc zapraszam was gorąco i do usłyszenia.